Witam wszystkich. To jest w sumie mój pierwszy tutorial dotyczący Photoshopa. W ogóle mój pierwszy tutorial, ale mam nadzieję, że będzie ok. Co dzisiaj zrobimy? Zrobimy sobie taki oto napis na szkle. Ups, jest. Dobrze, ten motyw backgroundu możecie sobie ściągnąć z linka poniżej w filmiku. Tak, ja już mam otwarty. Następnie sobie zrobimy jakiś fajny napis. Co zrobimy? Szklaną pogodę. Pogoda. Fajnie na tym tle wygląda styl Franklin Gothic Heavy. Ja takiego właśnie użyłem. Zrobimy sobie to na środeczku. Oczywiście napis musi być w kolorze białym. Następnie, dobra, przechodzimy do... Na layerze z naszym napisem klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Blending Option. I teraz tak, Drop Shadow. Musimy sobie wybrać tu Multiply, kolor czarny oczywiście. Opacity zwiększymy do 94. Distance tutaj zrobimy piąteczkę. Speed zostawimy. Size 13. Ok. Następnie opcja Inner Shadow. Tutaj zmienimy sobie na normal, kolor biały oczywiście, opacity 75, dystans 8, tuki 11, size 4, jedziemy dalej, inner glow. Dobra, tutaj, co tutaj, opus 75, to zostawiamy, zmiana koloru oczywiście, na fajny niebieski, ja już tam sobie przetestowałem, to będzie BEE0FF, jest fajny, size, zrobimy 27. Quality. Tutaj zaznaczamy tego ptaszka. Jedziemy dalej. Opcja. Size. Zmieniamy size na 4. Tutaj zmieniamy kontur na taki oto. I oczywiście ptaszek. Czy tutaj wszystko będzie? Tak, soften. Tutaj jeszcze sobie soften 2. Lecimy do następnej opcji. Satin. Tutaj kolor, wybieramy też sobie inny kolor, wybieramy, będzie ciemno-niebieski, 006FCE, jak widzimy jest ciemny, distance 34, size 65, następna opcja stroke, size 3, blend mode będzie soft light, tak jest, opacity 53, gradient, myślę, że tak będzie dobrze, klikamy OK, coś takiego nam powstało. Zmniejszamy krycie sobie do zera, lepiej.
Jeszcze co nam trzeba będzie zrobić? Klikamy na background i teraz hue saturation. Jesteśmy master. Klikamy tutaj ptaszka na colorize i teraz parametry. To będzie tak, tutaj 208. Jak widzimy, jak się nam już obrazek zmienia. 68. A tutaj damy sobie po prostu jedyneczkę. I tak wygląda oto nasz zmieniony obraz. Dzięki wielkie i zapraszam na następnego tutka już wkrótce. Hej! Pa, para, para.